Witam Was, kochani, serdecznie. Zapraszam do mojej kuchni, do kuchni Władzi. Tutaj zrobiłam pierożki ze serem. Za moment można zrobić też pierożki. Przygotowałam sobie z borówkami, czyli naszymi leśnymi jagodami. Można zrobić pierożki z własnymi truskawkami, jak ktoś miał zamrożone. Wcześniej się je rozmraża przez druszlak po prostu i jeszcze się ich wypłucze i są gotowe do pierożków. Jednakże zrobiłam dzisiaj ze serem. Tutaj mam ser, który po prostu rozrobiłam. Do sera dodałam laskę wanilii. Moi Państwo kochani, co ja chciałam Wam pokazać? Mianowicie chciałam Wam pokazać, jak robi się, powiedzieć, jak się robi ciasto. Wszyscy wiecie, ale ja to robię takie ciasto, żeby ono było bardzo miękkie. O, jak tak włoży palec, tak jak na kluski śląskie, tak? Ono jest bardzo miękkie, czyli fajnie się lepi. O, proszę zobaczyć. Fajnie się lepi. Czyli na to ciasto, żeby zrobić więcej, żeby sobie zrobić pierożków i zostawić w zamrażarce, w chłodniku, gdziekolwiek. Wzięłam pół kila mąki, czy szklanki mąki, trzeba szczyptę soli, pół łyżeczki tylko cukru albo łyżeczka miodu, i cztery jajka, ciepła woda i 5 gram masła, albo ktoś dodaje oliwkę z oliwek. Masło wcześniej trzeba rozpuścić, moi kochani. Tak, dlatego też pokażę Wam. Tutaj zawijamy pierożki. Do zawinięcia pierożków trzeba tyle farszu, po prostu aż tak dużo, żeby nam wyszły po prostu pierogi takie syte i fajne. Czyli bierzemy tutaj, zaklejamy. Proszę Państwa, zaklejamy. O, to ja już tutaj mam zaklejone, ale jedną ręką to robię. Zaklejamy pieroga, później go poprawię. I tutaj jak go już zakleimy, to robimy. Lewą ręką jeszcze nigdy nie robiłam. Tak zawijamy, proszę Państwa. O, lewą ręką to mi to nie wychodzi. Pierwszy raz. I po zawinięciu prawą ręką pierożki wyglądają tak. Jeżeli masz z jabłkami, z innymi, czy z jagodami, pierożki możesz zrobić inaczej, czyli możesz je inaczej po prostu na końcu zawijać. Ale żeby ciasto fajnie było, żeby się tak nam lepiło i do zawijania, to musi być takie miękkie, żeby nam się fajnie zawijało w obrąbek. Także polecam, zapraszam do korzystania. Dziękuję.